ze mną Łukasz Zawadzki, prezes stowarzyszenia Silesia Traktor, a za nami nie lada cacko. Powiedz proszę, co to jest, ile ma lat i przede wszystkim jaka jest rynkowa wartość tej maszyny? Jest to lokomobila parowa od naszego członka Michała Gamonia z Przegędzy koło Rybnika. Produkowana w 1880 roku w Waynesboro w Pensylwanii. Została sprowadzona ze Stanów. Ona jest dostępna do oglądania w galerii firmy Polka w Łodzi. Przywieźliśmy ją, jest to nie lada gratka. Jest to jakby początek mechanizacji rolnictwa na świecie, prawda? Powiedz mi, czy tą maszynę w takim stanie już przywieźliście? Czy coś w niej było trzeba zrobić? Ona była odrestaurowana przez zespół mechaników w Łodzi. No, na tą chwilę nie zapalamy, bo nie ma jeszcze ważnego dozoru technicznego. Natomiast mamy zamiar ją zabrać do Wilkowic w tym roku na 20-lecie imprezy, no i zaprezentować ją. A może coś o rynkowej wartości, no bo co by nie mówić, takich maszyn na świecie jest pewnie tyle, co by na rynku. Tych jest bardzo mało, z tego co wiem, bo to jest początek lokomobil. Ona głównie służyła do napędów pasów transmisyjnych. No to jest około 1,5 miliona dolarów. To jest marzenie z dzieciństwa. Ciągnika szukałem 17 lat. Tata taki miał, tylko że to były czasy takie, że u nas po górach ciągnik za duży i zaczął to przerabiać, no i już to nie był oryginał. A ja jako 3-letnie dziecko już dostałem takiego zapału, że postanowiłem sobie, że kiedyś muszę kupić taki ciągnik. No i okazja się trafiła, po 17 latach trafił się. Co prawda stan opłakany, bo sprzedający chciał go oddać na złom. Bez kół, bez maski, bez zbiornika, silnik jakiś tam mify 4-cylindrowy włożony. No ale własnymi siłami, chwila czasu, udało się to doprowadzić. Silnika oryginalnego nie dostałem, a poza tym też nie chciałem oryginalnego, bo to 90 koni, ceplowski, strasznie słaby. Wersja miała być z silnikiem SW400 turbo, ale też ciężko było coś fajnego dostać. A zgadałem z kolegą się i dostałem akurat taki Steyera. Roczny olej w nim. Ciągnik używany w orce we wszystkim. I ciekawostka taka, że wychodziłem z silnikami Steyera na Austrię, 120-konnymi. Na Anglię z silnikiem Perkinsa, 6, też około 120 koni. A największą ciekawostką jest to, że we Francji, do Francji, znaczy Francuzi sami zakładali Deutsche V12. Moc około 200 koni. Ursus C45, ogólnie chyba wszystkim znany na zlotach, traktor poczciwie nazywany Bombajem, Bulldogiem. Historia taka, kiedyś tam 30 lat temu, podam może, tato miał w firmie taki traktor. No i rok temu wpadł mu do głowy pomysł, żeby taki traktor kupić i zrobić, nie? No, szybki temat, znaleźliśmy w Polsce gdzieś koło Poznania, zakupiony, no w stanie. Do remontu wszystko. No i rok, niecały rok trwał remont. Podbudowany praktycznie od podstaw wszystko. Kolor dlatego pomarańczowy, bo firmowy nasz. I dlatego pod firmę był zrobiony pomarańczowy. Chyba niespotykany, bo jeszcze się nie widziałem, nie spotkałem z pomarańczowym.